Witajcie w kolejnym filmie aktualizacyjnym dotyczącym nowego wydania BeamNG Drive. W tym filmie przybliżę Wam wszystkie najciekawsze i najważniejsze nowości kolejnej aktualizacji, a jak zawsze jest ich trochę. Tym razem zaczniemy od razu konkretnie, tak jak changelog twórców, który mówi o przebudowaniu legendarnego Ibishu Coveta do nowej wersji. Autko wspiera teraz efekt PBR oraz zostało zaprojektowane od nowa, by współgrać z całą grą i pozostałą gamą pojazdów. Tak obecnie prezentuje się nowy Covet, który również otrzymał nowe warianty oraz części umożliwiające zastosowanie nim nawet napędu na tył. W nowym wydaniu Coveta można również otwierać drzwi czy też maskę, dzięki zaimplementowaniu również tej funkcji do tego samochodu po najnowszej aktualizacji. Nowy Covet wygląda niesamowicie świeżo i czuć w nim klimat jego czasów. Twórcy gry również w pozostałych pojazdach dodali trochę poprawek i zmian. I choć nie są to tak ogromne zmiany jak w przypadku Coveta, to w tej aktualizacji chociażby Picolina otrzymała poprawkę, która niweluje problem z tylnym błotnikiem, który bagował się z karoserią podczas lub po kolizji. Dodatkowo w Bruckell Moonhawk i w Gavrilze Brastail twórcy przygotowali usprawnione tekstury wnętrza, które wspierają teraz efekt PBR. W tej aktualizacji twórcy dalej idą w kierunku aktualizacji tekstur, w związku z czym na wszystkich mapach znów usprawniono tekstury podłoża celem uzyskania jeszcze widoczniejszego efektu PBR. Zmiana ta dotyczy niemalże wszystkich map i widoczna jest oczywiście gołym okiem. Wszystko wygląda zdecydowanie realistyczniej. Twórcy również usprawnili w tej aktualizacji działania force feedbacku, dodając dodatkowy parametr płynności jego działania. Usprawniony został również system wspomagania kierowania w przypadku nadsterowności lub podsterowności. Osobiście nie korzystam z tego systemu, jednak warto wspomnieć, że system ten działa teraz skuteczniej i wspiera podsterowność samochodu, czego wcześniej nie robił. Zmodyfikowano również efekty spowalnienia czasu, zmieniając zakres, w jaki sposób ma on działać. Być może teraz po aktualizacji używanie aplikacji nagrywania spowoduje mniej dziwnych lagów, bo często zdarzały się one przy spowolnionym tempie, a potem odtwarzaniu tego nagrania. A teraz powiem Wam o eksperymentalnej rzeczy, której na pewno nie wiecie, bo nie da się jej normalnie uruchomić w grze. Twórcy przygotowali bardzo eksperymentalnie widoczny już od dawna w menu tryb kariery. W trybie kariery wcielimy się w typowego podróżnika, tak zwanego odkrywcę. Będziemy podróżować po mapie West Coast, odkrywać coraz to kolejne misje oraz zadania, po których wykonaniu dostaniemy punkty oraz gwiazdki. Po pierwszym uruchomieniu trybu wita nas krótki opis zapoznawczy, a samą jazdę zaczynamy w garażu, do którego można wrócić w dowolnym oczywiście momencie rozgrywki. I tutaj też pytanie do Was, drodzy widzowie, czy chcielibyście zobaczyć to na odcinku? Napiszcie w komentarzach, tryb kariery warto przetestować. Z misji, które się tam pojawiają, mamy do wyboru wcześniejsze, które już były w postaci scenariuszy, ale i też kilka nowych wyścigów, prób czasowych, wspinaczek, dostaw, a nawet garaż to garaż. Żeby uaktywnić wspomniany tryb kariery w najnowszym update'cie, wystarczy mocno wymasować przycisk w menu gry, po czym ukaże nam się komunikat, czy na pewno jesteśmy pewni, że chcemy zobaczyć eksperymentalną część tej gry. Kolejną bardzo fajną, przyjemną nowością w grze jest dodanie Motion Blur, czyli taki efekt rozmycia podczas jazdy samochodem. Doskonale to rozmywa obraz i sprawia, że wolna lub szybka jazda dodaje poczucia prędkości. W ogóle gra teraz przez to bardzo zyskała na jakości grafiki. Świetna sprawa. Samo audio w grze uzyskało trochę nowych dźwięków. Część została ulepszona tak jak na przykład dźwięki menu albo dźwięki wnętrz samochodów. Zostały dodane również nowe dźwięki, na przykład więcej rodzajów dźwięku, jazdy po drodze piaszczystej, otoczenia w mapie, czy po prostu dźwięki świata na mapie Utah, bo wcześniej ich nie było. Miłą nowością w grze jest widok ruszającej się gałki zmiany biegów w samochodach, co dotychczas pojawiały się tylko w wysokiej jakości modach. Mała drobna rzecz, a cieszy. W W samym silniku gry zmienili dużo parametrów usprawniających wydajność lub przetwarzanie samych obiektów. Naprawiono błędy z launcherem samej gry oraz tym razem twórcy znacząco poprawili ruch uliczny. Od teraz na drogach może pojawiać się jeszcze więcej pojazdów z dużo mniejszym wpływem na wydajność gry. Co więcej, zachowanie wygenerowanych samochodów również uległo znacznej poprawie. Warto też jest wspomnieć, że twórcy dodali tutaj nową funkcję, jaką jest losowe wygenerowanie zaparkowanych samochodów. Od teraz, jeżdżąc po mapach, możemy również przypadkowo otłuc się o stojący na poboczu samochód. I prawdę powiedziawszy, z najważniejszych i najciekawszych zmian w grze to już wszystko. Tradycyjnie drobnice i mniej interesujące zmiany znajdziecie na stronie twórców. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy z BeamNG Drive, gdzie niedługo sprawdzimy najprawdopodobniej ten ukryty tryb kariery. Bardzo możliwe, że będzie to również już na nowym mikrofonie, więc nie zdziwcie się, jak troszkę mój głos utraci echa w tle. Także dziękuję bardzo za obejrzenie, na razie, cześć i czołem!